Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, znów usłyszałem głos z nieba, jak zwracał się do mnie w słowach: idź weź księgę otwartą w ręce anioła stojącego na morzu i na ziemi. Poszedłem więc do anioła, mówiąc mu, aby dał mi książeczkę, i rzecze mi: weź i połknij ją, a napełnij wnętrzności Twego ryczą, lecz w ustach Twych będzie słodka jak miód. I wziąłem książeczkę z ręki anioła i połknąłem ją, a w ustach moich stała się słodka jak miód. Gdy zaś ją spożyłem, goryczą napełniły się moje wnętrzności. I mówią mi: trzeba Ci znów prorokować o ludach, narodach, językach i o wielu królach. Oto Słowo Boże. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: napisane jest: mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście go jaskinią zbójców. I nauczał codziennie w świątyni, lecz arcykapłani i uczeni w piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na jego życie, tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić. Cały lud bowiem słuchał go z zapartym tchem. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście go jaskinią zbójców. Drodzy bracia i siostry, Łukasz, ewangelista, mówi nam, że po wejściu do świątyni Pan Jezus uczynił dwie rzeczy. Po pierwsze, oczyścił świątynię, przywracając jej właściwą funkcję, funkcję domu Bożego. Następnie zaczął nauczać lud, który, jak mówi Ewangelia, chłonął każde jego słowo. Czyniąc wjazd Jezusa do Jerozolimy punktem kulminacyjnym spisanej przez siebie Ewangelii, Łukasz, ewangelista, ukazuje, w jaki sposób Jezus wypełnia obietnice ogłoszone przez kapłana Zachariasza na jej początku, gdzie słyszymy: Bóg nawiedził lud swój i odkupił, abyśmy mogli służyć Mu bez lęku w pobożności i sprawiedliwości przed Nim. Słuchając dzisiaj tej Ewangelii, a także uczestnicząc w tej Eucharystii, w tej mszy świętej, może warto też odnieść te słowa do siebie, i trzeba nam to uczynić, bo każde słowo Boże, które jest nam dane usłyszeć, jest słowem do nas i o nas. Dlatego, drogi bracie i siostro, dziś na modlitwie przekaż duchowo Jezusowi także klucze do miasta, jakim jest Twoje serce, Twoje życie. Pozwól Mu wejść prosto do świątyni Twojego serca, po pierwsze także, aby ją, tą świątynię serca, oczyścić. Takie oczyszczenie bywa trudne, może nawet nieraz nieprzyjemne, a nawet bolesne. Ale pamiętaj, że Pan Bóg czyni to dlatego, abyś mógł właśnie wielbić Go w wolności, w czystości serca. Uwalnia Cię od tego wszystkiego, co może gdzieś uzurpuje sobie w Twoim życiu Jego miejsce. Może warto zastanowić się nad tym pytaniem, czy faktycznie Pan Bóg ma miejsce w moim sercu. Czy On jest na pierwszym miejscu? Może gdzieś pojawiają się jakieś bożki, idole, może
właśnie gdzieś jest grzech bałwochwalstwa. Pan Jezus chce, tak jak tę świątynię oczyszczał, tak i nas. Chce właśnie przywrócić ten stan mojego serca, mojego wnętrza do tej pierwotnej gorliwości i miłości. Wyzwala Cię, byś usłyszał Jego słowo i doświadczył przede wszystkim Jego miłującej obecności. O tej obecności i o miłości mówią nam święci. Święci są po to, aby nas zawstydzać. Te słowa powiedział papież Jan Paweł II, gdy w 1987 roku wynosił do chwały ołtarzy patronkę dnia dzisiejszego, błogosławioną Karolinę Kuskównę. Jak słyszeliśmy, ta młodziutka dziewczyna uwielbiła Boga przez właśnie swoje czyste dziewicze życie, ale także i męczeństwo. Oddała życie, aby zachować czystość. Jej świadectwo, jak zaznaczył też Ojciec Święty, mówi o wielkiej godności kobiety, o godności ludzkiej osoby, o godności ciała. Uwielbiając Pana Boga, właśnie w dniu dzisiejszym, kiedy wspominamy ją w liturgii, za jej życie prośmy, by właśnie inspirowało nas ono także do męstwa, aby w naszym życiu właśnie nie zabrakło nam tej odwagi, tej nieustannej troski o to, aby i to moje serce, moja świątynia zawsze była otwarta na Boga i także, abyśmy byli tymi, którzy będą szli drogą wierności, Ewangelii, krzyżowi, przykazaniom Bożym. Dlatego wołamy dzisiaj, ześlij potrzebne łaski kobietom, niewiastom i pomóż im wnosić w życie społeczne czystość, szlachetność, dobroć i wierność. Ale także prosimy, przemień serca ludzi stosujących przemoc i może właśnie nieraz deprawujących innych. Niech to Słowo Boże w nas pracuje i wydaje owoc. A patronka dnia dzisiejszego, błogosławiona Karolina, niech stawia się za nami u Boga, abyśmy także mogli iść dalej tą drogą w czystości serca, aby każdy dzień był dniem w duchu także Maryi, mówienia Bogu tak, pełnienia nie swojej, ale Jego woli, abyśmy również, idąc tą drogą w pielgrzymce wiary, wytrwali w prawdziwej miłości naszych serc do Boga i do ludzi. Amen. Usiądźmy na chwilę. Zbliżamy się do końca roku liturgicznego. On będzie za jakiś czas. Ta najbliższa niedziela to niedziela Chrystusa Króla. Potem już za tydzień zaczynamy, tydzień po tej niedzieli zaczynamy Adwent, początek roku. To również znak naszej przemijalności. Nasz los człowieka jest właśnie taki. Rodzimy się, ale też umieramy. Dlatego gdy słuchamy tych czytań, one, można powiedzieć, wyostrzają nasz słuch. Słuchamy fragmentów Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła, bardzo trudnej księgi, księgi pełnej wizji. Dzisiaj też słyszeliśmy o takiej dziwnej wizji, dla nas być może niezrozumiałej. Ale ktoś, kto zna dobrze Stary Testament, zwłaszcza księgę proroka Ezechiela, to taki prorok, wielki prorok Starego Testamentu, który miał bardzo podobne wizje i dużo na wygnaniu w Babilonie. A dzisiaj słyszymy o tej wizji świętego Jana, który słyszy, że ma połknąć, zjeść księgę.
chociaż tak dokładnie mu powiedziawszy, wtedy jeszcze nie było takich książek, jak my mamy teraz, tylko były zwoje. Zwój, który był wewnątrz i na zewnątrz zapisany. I dlatego, gdy jest kilku takich proroków, którzy mają też coś podobnego, taką wizję spożycia księgi, zjedzenia jej, tę księgę trudno by było zjeść. Możecie sobie wyobrazić. Papier, pergaminowy zwój, podobnie. Ale tu chodzi o coś innego. Nie o fizyczne zjedzenie księgi, ale o zrozumienie Słowa Bożego. Bo Słowo Boże, które Bóg kieruje do człowieka, również do nas, bardzo często na początku przynosi taką ulgę, ale gdy zagłębiamy się w to Słowo, ono często przynosi nam gorycz. To trochę tak jak filozofowie mówią, że poznanie nasze ludzkie, im więcej wiesz, tym więcej cierpisz. Tak jest też ze Słowem Bożym. Słowo Boże najpierw nas tnie, rani, zabija czasami, po to, żeby potem uzdrowić. Ja ranię, ja zabijam i ranię, ale ja też leczę. Tak mówi Bóg poprzez proroków. I dlatego to Słowo Boże bardzo często pokazuje prawdę o człowieku. Ona jest bardzo trudna do przyjęcia. Zobaczcie, jak my się bronimy. Często to się dzieje w konfesjonale, gdy słyszymy, że jesteśmy grzesznikami. Bardzo wielu ludzi tak się broni, że myślą, że w ogóle nie popełniają grzechów. To się tyczy zwłaszcza kobiet. Niech mi kobiety wybaczą. Ale bardzo często tak jest. Proszę księdza, już pochowałam męża, z domu prawie nie wychodzę, ja chyba nie mam w ogóle grzechów. Ja mówię, a kto ci obciął skrzydełka anioła? To nie jest prawda u nas. Święty Jan w swoim pierwszym liście właśnie mówi, że jeśli mówimy, że nie mamy grzechów, samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Najtrudniejszy moment przyznania się do winy. Jestem grzesznikiem. Jestem człowiekiem słabym. Panie, cóż mogę oddać Tobie za wszystko, co mi wyświadczyłeś? Dlatego my poznajemy również naszą ludzką kondycję. Dlatego mówimy na początku liturgii, co mówimy? Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. I bijemy się w piersi kogoś obok? W swoje własne. Jestem grzesznikiem. To poznanie czasami dla niektórych ludzi jest za mocne. Wielu nie chce się do tego przyznać. Wtedy my mówimy, że śmierć Chrystusa, to, że On przelał krew na krzyżu, jest dla nas nic nieznaczące. Bo jeżeli nie uznajesz, że jesteś grzesznikiem, to Chrystus dla ciebie umarł na próżno. A On przygwoździł do krzyża nasze wszystkie winy. I w Jego ranach jest nasze zdrowie. Jeśli my tego nie uznajemy, Chrystus nie jest naszym Zbawicielem. Straszna prawda. Podstawowa, fundamentalna. Dlatego prawosławni i ci, którzy katolicy, którzy modlą się w tym rycie wschodnim, przed przyjęciem komunii my mówimy: Panie, nie jestem godzien. Powtarzamy słowa celnika. Oni mówią słowa świętego Pawła. Wierzę i wyznaję, Panie, że Ty jesteś Syn Boga Żywego, który przyszedł na ten świat zbawić wszystkich grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. Dlatego święty Paweł powie, że on, Chrystus, objawił się jemu, świętemu Pawłowi, jako poronionemu płodowi. Byłem bez życia. Święty Paweł do tego się przyznał i powie, bo prześladowałem Kościół. Ale czyniłem to wszystko w niewiedzy. Byłem głupi. Dlatego, gdy mówimy o tym doświadczeniu słuchania Słowa Bożego, ono właśnie jest takie. Zawsze mówi prawdę o nas, o człowieku i albo my to przyjmujemy, albo nie. Uczymy się tego całe życie, żeby przyjąć tę gorzką prawdę, że jestem grzesznikiem, ale od razu usprawiedliwionym. Jeżeli ja w to wierzę, Bóg nas zawsze usprawiedliwia i podnosi naszej godności. Dlatego zobaczcie, że Jezus, gdy to w Ewangelii Jana też możemy usłyszeć, jak Jezus przygotowuje sobie bicz ze sznurków,
i na pewno nie uśmiechał się do tych, którzy w świątyni handlowali. Wyrzucał ich z gniewem. Dlatego, gdy Bóg często nie ma do nas dostępu, bo jesteśmy, jakby można powiedzieć, zabezpieczeni przed Jego Słowem, przed działaniem tego Słowa Bożego, czasami Bóg dopuszcza, żeby nasze grzechy jakby się wylały na zewnątrz. To tak jak dobry lekarz, który wie, że człowiek, który jest zarażony jakąś chorobą, nie od razu człowieka uzdrawia, nie od razu mu daje dobre lekarstwa, ale chce, żeby ten jad, który w nas jest, wyszedł na zewnątrz, w postaci na przykład wrzodu. I dobry, doświadczony lekarz nie od razu daje dobre lekarstwa, ale chce, żeby ten człowiek zobaczył, że ten powrót szybki do zdrowia nie może być dla niego przykładem do tego, żeby dalej grzeszyć, żeby dalej wchodzić w różne choroby. Czegoś podobnego my się uczymy. Uczymy się, żeby trwać przy Bogu. Trwać i widzieć swoją rzeczywistość. Dlatego zobaczcie, Jezus mówi: wy uczyniliście ten dom Boży jaskinią zbójców. Straszna rzecz. Dla Żydów to była potwarz. Ubliżasz nam, Panie, tymi słowami. Co to znaczy jaskinia zbójców? Tam, gdzie ci, którzy rabują, gromadzili się, żeby dzielić łupy. I tak czasami jest i z różnego rodzaju świątyniami. Oby nie było to z naszą świątynią, świątynią naszego serca, gdzie oddajemy Bogu kult w duchu i w prawdzie. Bo czasami Jezus będzie musiał wziąć też takie sznurki, taki bicz, żeby wypędzić to zło, które jest w nas. Czasami nawet go nie widzimy, gdy oceniamy, osądzamy innych ludzi. Prośmy w tej Eucharystii właśnie o taki dar, żebyśmy to słowo spożywali, przeżuwali, jak mówił święty Augustyn, żebyśmy tym słowem żyli. Nie tylko je czytali i słuchali, ale żebyśmy tam znajdowali pocieszenie dla naszego życia. Amen.